Czy Polska faktycznie jest liderem w Europie Środkowej? Poland is absolutely crucial. It's the most important frontline state. Polska utrzymała swoją pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. This is a window of opportunity for Poland to lay out its vision. Napięć, jakich doświadcza teraz grupa, nie było od dawna. I to nie tylko chodzi o relacje Polski z Węgrami. Potwierdzam, że drogi Węgier i Polski się rozeszły. Polska od lat, zarówno przez czołowych ekspertów, jak i liderów naszego kraju, stawiana jest w roli najważniejszego państwa w Europie Środkowo-Wschodniej, które ma bezpośredni wpływ na zachodzące wokół wydarzenia. Ciężko nie zgodzić się z tą tezą w obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Z pewnością staliśmy się w pewnym sensie centrum operacji logistycznej dostarczania broni, ale też jednym z kluczowych darczyńców sprzętu. Warszawa wyrasta zatem lokalnie na największe miasto regionu, wybijając się jednocześnie na słabnącej pozycji Rosji. Jesteśmy też największą gospodarką tej części Europy. W końcu, jeśli dodamy PKB państw bałtyckich, Czech, Słowacji i Węgier, to Polska wciąż będzie miała większą gospodarkę. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że to wcale nie Warszawa stanowi punkt odniesienia dla całego regionu. Ten paradoksalnie jest mocno podzielony i wzorów oraz trendów nie poszukuje się tylko nad Wisłą, a także w innych destynacjach. Najlepszym przykładem będzie Grupa Wyszehradzka, która obecnie, z uwagi na konflikt interesów pomiędzy Węgrami i Polską, stoi pod znakiem zapytania. Węgierek meg úgy vannak vele, hogy ők benne vannak, ez az ő háborúk, ezt ők már szinte vívják. Drugą część wypowiedzi pana premiera Orbana potwierdzam, że drogi Węgier i Polski się rozeszły. Pierwszej nie potwierdzam, bo oczywiście Polska nie bierze żadnego udziału w wojnie na Ukrainie, tylko ta wojna jest toczona przez Ukraińców. Bohaterska walka Ukraińców wspieranych przez broń głównie amerykańską, polską, brytyjską i z wielu innych, właściwie praktycznie z całej Europy, pomaga Ukraińcom w obronie ich suwerenności. Czesi i Słowacy też już mają tego dość. Ci drudzy ogłosili nawet zakończenie wspólnego głosowania V4 w ramach Unii Europejskiej. Warszawa stoi ramię w ramię z Pragą i Bratysławą w kwestii rosyjskiego ataku. Niemniej nasi południowi partnerzy bliższe interesy mają z Austrią i Niemcami. Wiedeń geograficznie jest też bliżej niż stolica Polski. Tutaj na mapie w linii prostej pokazałem wam odległości, jakie dzielą Warszawę i Wiedeń od stolic południowych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Co więcej, niegdyś w ramach Cesarstwa Austrii i Węgier wszystkie te państwa podlegały jurysdykcji Wiednia, przez co po dziś dzień nawet znaki drogowe są tam wszędzie takie same, wzorując się na pierwowzorze z Austrii. Ciężko zatem, żeby to Warszawa była dla tych państw miejscem, skąd wychodzą najważniejsze decyzje. Niemniej w najbliższym czasie wiele w tej materii się zmieni i Polska faktycznie może być liderem tej części Europy. Dlatego w dzisiejszym materiale sprawdzę dla was dokładnie, jaka przyszłość czeka Europę Środkowo-Wschodnią i jak może na tym skorzystać Polska. Czy Warszawa faktycznie może być liderem, ale też wzorem dla regionu oraz jak duże znaczenie faktycznie mamy jako całość. Tego wszystkiego dowiecie się w moim dzisiejszym materiale. Zatem zapraszam was do oglądania. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie graliście w naszą autorską grę mobilną MapLord, to chyba dobry moment, żeby to zrobić. Nasza gra to nie jest gra single player, gdzie monotonnie gracie z botami. Nic z tych rzeczy. My stworzyliśmy dla was grę multiplayer, w którą możecie grać z waszymi znajomymi, rodziną lub z kimkolwiek na świecie, jeśli tylko zdecyduje się ją ściągnąć. MapLord to dynamiczna gra, która nie zmusza was do monotonnej gry ciągnącej się godzinami. Mecze możecie rozegrać tak na dobrą sprawę, czekając w kolejce do fryzjera, gdziekolwiek tylko chcecie, wiedząc, że nie macie więcej niż 5-10 minut. W naszej grze jest też specjalny system rankingowy, więc im wyżej awansujecie, tym bardziej popularni w społeczności będziecie. Skrzynki nie otwierają się godzinami jak w innych grach, plus rzeczy możecie zdobyć po prostu grając. Jeśli chcecie też nas wspomóc w rozwoju, to możecie skorzystać z usług, jakie oferuje nasz sklep w grze. Ale to nie jest wymóg, żeby wygrać. Zdecydowanie nie lubimy pay to win. Gra znalazła się na pierwszej pozycji w najczęściej wybieranych w ostatnim czasie grach strategicznych, ale też w czołówce najlepszych darmowych. Także teraz zeskanujcie kod QR i widzimy się w MapLordzie. Przejdźmy zatem do materiału.
Polska, uwzględniając region Trójmorza, jeszcze do niedawna miała największe inwestycje wśród państw, jakie je tworzą. W 2021 roku napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski był wart ponad 24,8 miliarda dolarów. Tak wynika z danych Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju. To zdecydowanie był rekord i pobicie poprzedniego najlepszego wyniku z 2019 roku niemal dwukrotnie. Spowodowało to, że w tym zestawieniu byliśmy 19. najczęściej wybieranym państwem na ziemi pod względem inwestycyjnym. Polska jest bardzo wysoko w rankingu inwestorów zagranicznych. Według niezależnych zestawień, takich jak Financial Times, FDI Report, Polska jest na trzecim miejscu jako najlepsza inwestycja w Europie, zaraz za Wielką Brytanią i Niemcami, a numerem jeden w naszym regionie. Walorem Polski jest jej duże zróżnicowanie. W zasadzie w 10 z 13 największych sektorów kluczowych Polska ma bardzo mocną pozycję. Największe inwestycje oczywiście są w branży elektromobilności i nowoczesnych technologii ICT. Także inwestorzy bardzo dobrze postrzegają. Niestety, ale 2022 to spowolnienie i niepewność na nadchodzące miesiące, jak i lata. Dlatego teraz, tylko w Europie, ulokowaliśmy się dopiero na 9 pozycji. I tuż nieopodal nas pojawiła się właśnie Austria, w której jakby nie patrzeć, żyje tylko 9 milionów mieszkańców. Kiedy to w Polsce, po napływie ludności z Ukrainy, jest to około 40,5 miliona ludzi. Niemniej bez dwóch zdań, w naszym kraju żyje najwięcej ludzi w Europie Środkowo-Wschodniej. I w sumie nasza populacja jest większa niż łączna, na jaką mogą liczyć kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja, ale też Austria i Węgry razem wzięte. To daje nam perspektywy stworzenia dużej i naprawdę silnej gospodarki w naszej części Europy. W 2019 roku Wiedeń, uwzględniając PKB, przewyższał Warszawę o 6 miejsc w rankingu najsilniejszych gospodarczo miast Europy. W 2022 roku według prognoz to Warszawa może liczyć na PKB nawet gdzieś w okolicach 140 miliardów dolarów, co pozwoli nam przegonić austriacką stolicę. Nasza pozycja lidera regionu buduje się wraz z upływem czasu. Wystarczy w końcu spojrzeć na największych partnerów gospodarczych państw Europy Środkowej na południe od naszych granic. Jeszcze do 2016 roku oprócz Czech to właśnie Austria była największym partnerem Słowacji czy Węgier. Dziś w 2022 roku to Polska w bilansie stała się dla każdego z tych państw ważniejszym rynkiem. Niemniej różnice w odległościach, ale też dostępności powodują, że zwykli mieszkańcy nieraz bardziej utożsamiają się z życiem Wiednia. Podróżują do Austrii na wakacje, wybierają tamtejsze uczelnie, ale też patrzą na ten kraj przez pryzmat większych pieniędzy. Warszawa nie ma szybkiego połączenia z żadną z tych stolic. Nawet pomimo faktu, że nasze drogi szybkiego ruchu lub autostrady wiodą już tuż pod nasze południowe granice. Najbliżej osiągnięcia tego celu jesteśmy paradoksalnie z Bratysławą, między innymi dzięki czeskiej sieci autostrad. Ale tutaj w dalszym ciągu potrzebne jest około 5 lat, aby dwupasmowe szybkie trasy były ukończone. Droga do Pragi na ten moment jeszcze do najlepszych nie należy. Budapeszt natomiast to kwestia dobrego połączenia z Bratysławą. Celem dzisiejszego spotkania jest droga ekspresowa S3. Droga ekspresowa S3, która biegnie przez terytorium Polski, ale później przechodzi w D11 przez Czechy i później przechodzi w kolejne drogi. Dzisiaj w Polsce budowa dobiega końca. Wszystkie odcinki drogowe w Polsce będą zrealizowane do 2024 roku, zaś cokolwiek później będą zrealizowane na terenie Czech. Będzie łączyła się tutaj w tym właśnie miejscu z drogą ekspresową S3. Można zatem przyjąć, że na osiągnięcie odpowiedniej infrastruktury łączącej stolicę z regionem potrzeba jeszcze około 10 lat. Niemniej geograficznie Wiedeń wciąż pozostaje najbliżej, więc Warszawa, jak i cała Polska, musi oferować jeszcze więcej, aby faktycznie być liderem naszej części Europy. Z pewnością osiągnięcie tego celu leży w naszym zasięgu, ale my sami powinniśmy stawiać przede wszystkim na rozwój technologiczny oraz wykorzystywać nasz potencjał terytorialny do przyciągania zagranicznych inwestycji.
W 2021 roku opublikowano indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI, przedstawiający zaktualizowane wskaźniki dotyczące wydajności cyfrowej Europy. Niestety w tym zestawieniu zajęliśmy jedno z ostatnich miejsc w całej Unii Europejskiej, a to właśnie wysokie technologie byłyby kluczem do napędzenia gospodarki naszego kraju, ale także dawałyby nam możliwości faktycznej pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Niestety, nawet pomimo faktu, że Google i Microsoft swoje serwery na naszą część Europy ulokowały właśnie w Polsce, to nasz kraj dalej pozostaje mało innowacyjny na tle Unii, co dosadnie pokazuje ta mapa. Inwestycja tutaj, wielka inwestycja, jak powiedziała pani prezes, 700 milionów dolarów, 3 miliardy złotych, to, szanowni państwo, potężna inwestycja w przyszłość. To jednocześnie wyraz wiary w rynek polski, we współpracę polsko-amerykańską. Niezwykle pozytywny sygnał. Dyskutujemy razem o inwestycjach chmurowych, o inwestycjach w najnowocześniejsze technologie. A więc dziękuję za to, że Ameryka razem z Polską, jedna z czołowych firm, jaką jest Google, czołowych firm w obszarze technologii, inwestuje razem z Polską w najbardziej zaawansowane technologie. Niemniej pod względem tempa rozwoju znacząco przewyższamy kraje Zachodu, jak i naszych sąsiadów. Więc gdybyśmy potrafili wykorzystać ten potencjał, to właśnie nad Wisłą faktycznie biłoby gospodarcze serce Europy Środkowo-Wschodniej. I choć obecnie z Węgrami nam raczej nie po drodze z uwagi na rosyjską inwazję, to znacznie lepiej wygląda to z krajami bałtyckimi. Zbliżenie Polski i regionu nadbałtyckiego powoduje, że Polska balansuje między północą a południem Europy Środkowej, więc wszystkie wydarzenia o charakterze strategicznym rozgrywają się na terytorium naszego kraju. Jako największa gospodarka faktycznie jesteśmy głosem regionu. I to właśnie Polska była jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, do którego w ciągu ostatnich 10 lat przyjechali prezydenci USA oraz przywódca Chin. Chociaż tutaj była też wizyta w Pradze. Prezydent Estonii Alar Karis w maju powiedział także, że w naszej części Europy potrzebujemy lidera, który będzie reprezentował nasze wspólne interesy. Jako naturalnego kandydata wymienił właśnie Polskę z uwagi na fakt, że jesteśmy największą lokalnie gospodarką oraz siłą militarną. Szukamy teraz w Europie lidera, bo patrząc z amerykańskiej perspektywy, jeśli chcą zadzwonić do Europy, to do kogo zadzwonią? To znaczy, że potrzebujemy w Europie lidera. Zobaczymy, kto będzie liderem, bo musi być z dużego państwa. Może to być też polski prezydent. Zobaczymy. Ciężko się z tym nie zgodzić, skoro już teraz odpowiadamy za około 55% wydatków zbrojnych ze wszystkich państw należących do inicjatywy Trójmorza. I choć najbogatsi ze wszystkich tych narodów nie jesteśmy, to tak jak to w naturze bywa, zazwyczaj wygrywa większy. W PKB na mieszkańca faktycznie asem nie jesteśmy, ponieważ z państw Unii należących do naszego regionu wyprzedzamy tylko nieznacznie Rumunię i Bułgarię oraz spoza Unii oczywiście Ukrainę. Niemniej zarówno kraje bałtyckie, jak i państwa z dotychczasowej Grupy Wyszehradzkiej nas wyprzedzają. Warto jednak zwrócić uwagę, że przedsiębiorczość i pracowitość Polaków, którzy są jednym z najbardziej przepracowanych narodów Unii Europejskiej i na świecie, powodują, że jesteśmy obecnie w Europie liderem postpandemicznego wzrostu. I to nawet pomimo faktu, że jesteśmy jednym z krajów z najgorszymi przepisami wspierającymi biznes. Gdyby to się zmieniło, dynamika wzrostu Polski przerosłaby, myślę, oczekiwania nas wszystkich. Więc to powinien być jeden z celów na nadchodzące lata. Mamy też wielkie osiągnięcia w wielu branżach przyszłości, w tym przede wszystkim w grach, gdzie przykładowo wśród listy 200 najbardziej oczekiwanych gier na popularnej platformie Steam, polskie gry stanowią obecnie aż 38 z nich. Zatem możliwości przywództwa w Europie Środkowo-Wschodniej jest naprawdę wiele i dziwię się, że do tej pory nie udało nam się jeszcze zbudować na tyle silnej współpracy z państwami regionu, żeby wspólnie tworzyć wielkie projekty w tej części kontynentu. W końcu na zachodzie takich przykładów jest znacznie więcej. Na przykład Eurotunel pomiędzy Francją i Wielką Brytanią. Na chwilę obecną, gdybyśmy zliczyli łączne PKB krajów uznawanych za Europę Środkowo-Wschodnią, bez Niemiec i Austrii oraz Białorusi, to okazałoby się, że nasze wspólne PKB liczyłoby ponad 2 miliardy dolarów. Natomiast perspektywy wzrostu na najbliższe 10 lat mówią o niemal podwojeniu tej wartości.
Zatem to spowodowałoby, że cały region tylko z ekonomicznego punktu widzenia byłby silniejszy niż Niemcy. Być może moglibyśmy już nie być tylko kwiatkiem do kożucha, bo zaczynamy ważyć coraz więcej, a zwłaszcza razem z państwami regionu, a zwłaszcza w sytuacji, jeśli będziemy się zbliżać coraz bardziej z Ukrainą, zakładając, że Ukraina nie przegra tej wojny. Tylko sama waga ekonomiczna nie wystarczy. To musi być poparte właśnie sprawnymi, stałymi mechanizmami konsultacyjnymi współpracy, bo nawet nasza waga, jak my się jeszcze wzmocnimy, załóżmy w ciągu tych 10 lat o 10%, o może 15% PKB, to wciąż będziemy znacząco mniejszym państwem niż Francja czy choćby Niemcy. Jasne, ale nawet, już jako region. Ale już jako region to, już bardzo dużo. To zdecydowanie inaczej, tak? Dużo dla Polski jako lidera będzie w najbliższym czasie znaczyła Ukraina, ale tą pozycję według byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko uzyskaliśmy już teraz, ponieważ staliśmy się kolejnym głosem obok Berlina i Paryża w tym całym konflikcie. Podobną opinię na początku maja miał brytyjski dziennik The Telegraph. Polska stała się absolutnie fascynującym graczem. Bez dwóch zdań nowym liderem i dlatego powiem, że całościowo przechodzimy ogromną transformację. Transformację geopolityczną, transformację stosunków regionalnych. Zatem czy Polska może faktycznie się uważać za lidera Europy Środkowo-Wschodniej? W moim przekonaniu jeszcze to nie jest moment na aż tak daleko idące wnioski, ponieważ wciąż popełniamy wiele błędów, których jeśli by nie było, to pozwoliłyby one nam na historyczną zmianę. Do tego musimy też wnieść na wyższy poziom nasze relacje z najbliższymi sąsiadami. Niemniej mamy szansę, aby tego dokonać, patrząc chociażby na dane gospodarcze, wojskowe oraz możliwości, jakie oferuje przyszłość. Potrzeba tylko do tego też silnego i dobrego lidera, który mógłby nas do tego zaprowadzić. Dajcie znać, co sami na ten temat sądzicie, a ja dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się i pamiętajcie o pobraniu Mablorda. Trzymajcie się. Cześć.